Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Witam tradycyjnie na mojej stronie badanialekarskiekierowców.pl i tutaj chciałbym poruszyć bardzo ciekawy problem odwołania od decyzji organu policji. No, przeczytam zapytanie internauty. Witam Pana po raz kolejny. Mam jeszcze jedno pytanie. Zostałem skierowany na badania przez policję za jazdę po alkoholu. Czy istnieje jakaś możliwość odwołania się od skierowania tego policyjnego na badania lekarskie i psychologiczne? No, sprecyzuję, o co mi chodzi, a mianowicie chodzi mi o to, czy mogę napisać odwołanie, aby w ogóle tych badań nie robić. Z góry dziękuję za odpowiedź. I tutaj imię naszego internauty. No, odpowiadając tak na to pytanie dosłownie, mogę powiedzieć, że odwoływać się Pan może od czego Pan chce i kiedy Pan chce, a szczególnie od decyzji każdego organu administracji państwowej. Na pewno tam jest jakieś tam na tej decyzji pouczenie, wystarczy tylko przepisać, no, znaczy przeczytać pouczenie i napisać zgodnie z tym, co tam jest napisane. Także w tym przypadku też może się Pan na pewno odwoływać. Natomiast no, jaki będzie rezultat tego odwołania? Czy on to przyniesie jakiś, czy to odwołanie przyniesie jakiś oczekiwany przez Pana skutek, rezultat w postaci no, zwolnienia Pana z tych badań? No, z mojego doświadczenia tylko mogę powiedzieć, że sprawy związane z prowadzeniem alkoholu, po alkoholu są raczej ewidentne i bardzo wątpię, czy Pan osiągnie jakiś zamierzony efekt, czyli odstąpienie od tych badań. No, czasem się zdarza, że przy skierowaniu na dwa badania policja po prostu rezygnuje z jednego, rezygnuje z badania psychologicznego. Tym niemniej, jeżeli komuś się udało, to zapraszam tutaj jeszcze raz do komentarzy na mojego bloga badanialekarskiekierowców.pl. Do odważnych świat należy.